Na tym obrazku widzicie Liban dosłownie sekundy przed jedną z największych tragedii ostatnich lat. Wygląda całkiem niegroźnie, co? Ale uwierzcie mi, film z tego nieciekawego zdarzenia wygląda jak rodem z Call of Duty. Mrozi krew w żyłach. Niestety materiały wideo z Bejrutu są na tyle nie family friendly, że YouTube na bank zdjąłby nam zaraz ten film, ale spokojnie, dla tych bardziej dociekliwych przygotowaliśmy już materiał, w którym znajdziecie te wszystkie obrazki. Tylko uwaga, film jest tylko dla widzów o mocnych nerwach i widnieje już na naszym dodatkowym kanale Bądź na bieżąco ekstra, a link do niego znajdziecie o tutaj. Możemy natomiast pokazać wam skalę zniszczeń spowodowanych prawdopodobnie wybuchem składu w porcie Saletry Amonowej? Tak wygląda Bejrut po rzekomym wypadku. Jeszcze raz odsyłam was do naszego dodatkowego filmu, tam też dowiecie się o dokładnej liczbie strat. A te statystyki chyba są najbardziej druzgocące, ale my dziś nie chcemy już o nich rozmawiać w dzisiejszym materiale, a pokażemy wam relację Polaka, który zobaczył tą tragedię na własne oczy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, tu macie listę tematów, które dzisiaj omówimy wraz z minutami do nich. A teraz zaczynamy już pierwszy, nie najmilszy temat. Z Libanu napływają informacje o kolejnych wydarzeniach w porcie w Bejrucie. Jedną z osób, które były świadkami tragedii, jest polski ksiądz Przemysław Marek Szewczyk. Duchowny ocenił, że eksplozja zniszczyła najważniejsze libańskie okno na świat. O wybuchu w największym porcie kraju mówił w rozmowie z TVP Info ksiądz Przemysław Marek Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni, który mieszka w Bejrucie. Gdy doszło do tragicznego zdarzenia, duchowny był na spacerze nad morzem. Był jednak na tyle daleko, że nic mu się nie stało. W tym miejscu, w którym się znajdowałem, pojawiły się ślady paniki. Ludzie zaczęli uciekać w popłochu. Sytuacja już się uspokoiła. Widać dużą mobilizację. Wielu Libańczyków zgłasza się, żeby oddawać krew potrzebną do ratowania, powiedział ksiądz Szewczyk. Duchowny stwierdził, że sytuacja w Libanie jest bardzo trudna, a szpitale są przepełnione. Z tego powodu ranni wywożeni są do innych miast. Siła rażenia była ogromna, zmiotła port, został w zasadzie zniszczony. Centrum Bejrutu na kilka kilometrów od portu jest zniszczony nawet w 60-70%. Masa domów jest uszkodzonych, powiedział duchowny, opisując zniszczenia, które spowodował wybuch. Ksiądz Szewczyk przyznał, że port w Bejrucie miał dla Libanu olbrzymie znaczenie. Kraj ten znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, bo granica z jego jedynymi sąsiadami, Izraelem i Syrią, są obecnie zamknięte. Duchowny ocenił, że jedynym oknem na świat stał się dla Libanu port w Trypolisie oraz lotnisko w Bejrucie, które nie mają jednak takich mocy przeładunkowych jak zniszczony port w stolicy. Oj, rozpisaliście się o tej informacji na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja wielokrotnie, także zawalaliście nas co chwilę nowymi doniesieniami czy filmami, dlatego no, nie mieliśmy wyboru, musieliśmy omówić ten temat. Na początku roku w Libanie dochodzi do masowych antyrządowych protestów. Bliska 40 osób trafia do szpitali w wyniku zamieszek. Prawie pół roku później mamy do czynienia z jedną z największych w historii katastrof w Libanie. Nawet żaden wirus nie jest potrzebny, aby państwo zaczęło burzyć się u podstaw. No ale składowanie 270 ton saletry w ich bardzo groźnym logistycznym porcie? Jak to mówi ksiądz Szewczyk, w ich oknie na świat? No albo to skrajny przejaw głupoty, albo... no... musicie sobie dokończyć to sami. Wyobraźcie sobie również siłę tego wybuchu, skoro według opowieści świadka Bejrut został zrujnowany w 70%. Co prawda Bejrut do wielkich miast nie należy, wielkościowo jest porównywany z Piasecznem czy Łebą, ale tak czy siak jest to większość powierzchni stolicy. Rząd Libanu zapowiedział już, że śledztwo w sprawie w porcie jest w toku, no i konsekwencje na pewno zostaną wyciągnięte. Na wsparcie finansowe mieszkańcy Bejrutu też mogą liczyć. Pomocną dłoń wyciąga również Polska, a dokładniej nasza straż pożarna, która poleci do Libanu, aby załagodzić skutki tragedii. Na miejsce mają dotrzeć wraz z Holendrami i Niemcami. Jak to bywa w takich przypadkach, do libańskiego rządu płyną także kondolencje z całego świata. No,
trochę inne podejście do tematu zaprezentował tylko Donald Trump, który od razu tę całą historię sprowadził do ataku, a saletra w jego opinii była niczym innym jak bombą. Informacja do weryfikacji, niewątpliwie, ale całe zajście na razie ogranicza się tylko do domysłów, ponieważ faktów jest tu zbyt mało. Obecnie pewne jest, że w kraju wprowadzona zostanie żałoba narodowa, całkiem niewykluczone, że ta będzie obowiązywać i w innych państwach. Na wyjaśnienie sprawy z libańskiego portu jeszcze poczekamy, dlatego jedna narracja nie jest wykluczona i druga jak na razie też nie, więc będziemy kontrolować tę sytuację na bieżąco, ale nie chcielibyśmy teraz siać niepotrzebnie zamętu, jak to wielu już przed nami robiło. Także poczekamy, zobaczymy, polecam sprawdzać ten kanał regularnie, bo będziemy na bieżąco Was o wszystkim informować, a teraz przejdźmy już może do wiadomości lokalnych. Wojskowa defilada 15 sierpnia odwołana ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem, podało Ministerstwo Obrony Narodowej. Defilada ma się odbyć w innym terminie. Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o odwołaniu tegorocznej defilady wojskowej z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, poinformował we wtorek resort. MON podał, że decyzja zapadła na spotkaniu ministra obrony Mariusza Błaszczaka z prezydentem Andrzejem Dudą, przedstawicielami służb sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby sanitarne nie rekomendowały organizacji tego wydarzenia. Defilady każdego roku przyciągają około 200 tysięcy osób. Tak wielkie zgromadzenia mogą zwiększać ryzyko zakażeń koronawirusem, podkreślił resort. Pozostałe przygotowane przez MON uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się zgodnie z planem. Defilada zostanie przeprowadzona w innym terminie, który pozwoli na zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, zapowiedział MON. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego zbiegną się ze stuleciem Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w połowie lipca szef MON, wyrażając nadzieję, że pozwoli na to sytuacja epidemiczna, zapowiedział defiladę na warszawskiej Wisłostradzie oraz działania mające uczcić bohaterów wojny 1920 roku. Przed kilkoma dniami Błaszczak zapowiedział, że podczas defilady będą dostępne maseczki ochronne dla widzów oraz płyny dezynfekujące. Trzeba będzie też zachować dystans. Ostatnio media zwracały uwagę, że wobec pandemii koronawirusa większość państw odwołała defilady. Wyjątkiem były Rosja i Białoruś. Wybory już dawno za nami, to teraz można zabierać się za odwoływanie. Bo rozumiecie, wiece, te różne spotkania podczas turnę po Polsce, to one były no nieinwazyjne. Totalnie pod kontrolą, z zachowanym dystansem społecznym. Z tego co wiem, to podczas defilad ludzie nie wchodzą na siebie i nie podpierają się na sobie rękoma. Nie wiem, no ale na tej defiladzie się chyba już nie przekonam. W dodatku 200 tysięcy? No nie przesadzajmy. Na Marszu Niepodległości w tamtym roku w kulminacyjnym momencie na ulicach Warszawy było około 50 tysięcy osób według ratusza, bo organizatorzy podają, że wynik należy pomnożyć przez 3. No nieważne. Przypomnijmy, że rozmach zeszłorocznego marszu był naprawdę duży. Nie taki jak w stulecie, kiedy maszerowało ćwierć miliona osób, a z czego rzecz jasna, jak co roku zrobiliśmy relację, do której link macie oczywiście tutaj. Zresztą wiemy to z własnego doświadczenia, bo w zeszłym roku na marszu też byliśmy, a nawet zrobiliśmy tam też materiał całkiem niezły, dlatego polecam sprawdzić oba. Tu macie link do tego drugiego. To jest największa akcja prawych w Europie. I w sumie tutaj bardzo dużo ludzi, które trzymają się jakby względów bliskich do naszych. No i wiecie co, w sumie to jeszcze zaczepimy się tego Marszu Niepodległości. Skoro teraz, w okresie letnim, odwoływana jest defilada związana ze Świętem Wojska Polskiego, to przy nasileniu wirusowym możemy chyba i zapomnieć o tegorocznym Marszu Niepodległości. Będzie wtedy zima, a teraz, jak to twierdzi Morawiecki, wirus na wakacje poszedł spać. Wielokrotnie to powtarzał nasz premier. To po co stosować też aż tak radykalne kroki? Chociaż okej, rozumiem. Jest to zapewne zabieg PR-owy, bo jak to można stać w jednym szeregu z Rosją i Białorusią? No po prostu nie wypada. Wtedy totalnie spapralibyśmy swój wizerunek w całej Europie, który na chwilę obecną i tak nie zalicza się do tych super nieskazitelnych. Ale mówię tylko o Europie, w takich Stanach Zjednoczonych polski rząd ma bardzo dobrą prasę, ale nie ma co się dziwić, skoro stajemy się dla nich takim militarnym sugar daddy? Zobaczmy sami.
Co to tam napodpisywał nam nasz kochany prezydent tuż przed wyborami? Polski rząd pokryje większość kosztów związanych z obecnością na terenie Polski 5,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, twierdzi portal branżowy Breaking Defense. Nie padają konkretne kwoty, ale ma to być wysoki rachunek. Na nasz koszt ma powstać cała infrastruktura związana z przysyłaniem do Polski dodatkowego 1000 amerykańskich żołnierzy. I nie tylko. Informacje portalu to efekt prośby o doprecyzowanie przez Pentagon oświadczenia szefa Departamentu Obrony Marka Espera. Wydał je w poniedziałek w związku z ujawnionym w weekend faktem sfinalizowania negocjacji na temat nowej umowy regulującej pobyt amerykańskich żołnierzy w Polsce. Z oświadczenia wynika, jakie dodatkowe siły do Polski planuje wysyłać wojsko USA. To będzie 1000 żołnierzy, przy pomocy których amerykańskie władze zdołały nakłonić Polskę do wynegocjowania nowych warunków współpracy. Jako pierwszy jest wymieniany wysunięty element dowództwa 5. Korpusu US Army, czyli około 200 żołnierzy, którzy stworzą w Polsce warunki do ewentualnego przyjęcia całego dowództwa, mającego odpowiadać w razie potrzeby za całość sił wojsk lądowych USA na froncie europejskim. Do tego dowództwo dywizyjne, czyli najpewniej już częściowo rozlokowane w Polsce dowództwo 1. Dywizji Piechoty US Army. W Poznaniu stacjonuje obecnie jego wysunięty element. Z oświadczenia nie wynika, czy zostanie on w jakimś stopniu rozbudowany, czy zostanie jak jest. Dodatkowo sekretarz obrony poinformował enigmatycznie o rozmieszczaniu w Polsce zdolności zwiadowczych, rozpoznawczych i wywiadowczych. Prawdopodobnie oznacza to bezzałogowe maszyny rozpoznawcze, które już stacjonują na lotnisku w Mirosławcu. Potwierdzają to informacje uzyskane przez portal Breaking Defense. Według nich Polska ma sfinansować infrastrukturę dla dywizjonu dronów MQ-9 Reaper. Być może chodzi o rozbudowę obecnej bazy w Mirosławcu. Ponadto ma powstać infrastruktura dla brygady zmechanizowanej i brygady lotnictwa bojowego. Brygada zmechanizowana już rotacyjnie stacjonuje w Polsce i okolicznych państwach NATO. Zapewne chodzi o rozbudowę infrastruktury mającej poprawić warunki dla Amerykanów. Trwają lub są planowane inwestycje w szeregu garnizonów na południowym zachodzie Polski. Nie wiadomo, czy chodzi o zwiększenie skali tych inwestycji, czy jedynie ich potwierdzenie i przeniesienie ich kosztów na stronę polską. Z informacji uzyskanych przez Breaking Defense wynika kilka dodatkowych konkretów. Polska ma też finansować rozbudowę infrastruktury na poligonie Drawsko-Pomorskie, który ma być docelowo nowoczesnym polsko-amerykańskim centrum szkoleniowym. Prace w tym zakresie już trwają. Ma również powstać infrastruktura na jednym z lotnisk, który ma służyć sprawniejszemu rozładunkowi samolotów transportowych. Trwają już przygotowania do budowy na lotnisku we Wrocławiu, które jest blisko rejonu rozmieszczania brygady zmechanizowanej i jest często wykorzystywane przez Amerykanów. Breaking Defense pisze również enigmatycznie o infrastrukturze dla wsparcia sił specjalnych, która pozwoli im przeprowadzać misję w powietrzu, na lądzie i na morzu. Być może chodzi o zbudowanie czegoś w Krakowie, gdzie mieści się dowództwo polskich wojsk specjalnych i gdzie działają też Amerykanie. Wszystko jest jednak tajne. W tekście Breaking Defense jest jednak jeszcze jeden ciekawy wątek. Cytowany jest w nim rzecznik Pentagonu, podpułkownik Thomas Campbell. Według niego Polska zgodziła się nie tylko finansować infrastrukturę dla wojska USA, ale też pokrywać koszty logistyczne. Może to oznaczać płacenie części kosztów utrzymania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Byłby to ciągły wydatek, a nie jednorazowy. Polska stała się sponsorem Stanów Zjednoczonych, najbogatszego kraju na świecie. Kto by się spodziewał? Myślałem, że decyzja budżetowa a propos Komisji Smoleńskiej to najbardziej kontrowersyjny ruch z naszej strony, ale jak się okazuje, może nas jeszcze wiele zaskoczyć. Polska zapłaci za żołnierzy, którzy nawet nie będą podlegać polskiemu prawu, ale no, sama jakie będzie miała z tego korzyści? Na razie chyba tylko teoretyczne. Klamka niestety zapadła. Bez żadnej konsultacji społecznej przyjmujemy na kolonie 1000 amerykańskich żołnierzy. No ale to chyba wpisane jest w naszą historię. Pompowaliśmy pieniądze w armię radziecką. To dlaczego nie zainwestować teraz w wojsko Trumpa? Chociaż inwestycja to zbyt dużo powiedziane. Zresztą gdyby była to opłacalna inwestycja, to tak łatwo nie wypisaliby się z niej chociażby Niemcy, którzy raczej nie są zawiedzeni swoją decyzją. Jak głoszą wyniki sondażu przeprowadzonego u naszych zachodnich sąsiadów, przeprowadzonego też przez Instytut Badania Opinii Publicznej YouGov,
Częściowe wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec ma więcej zwolenników niż przeciwników, a to niespodzianka, co? Za redukcją liczącego obecnie 36 tysięcy żołnierzy amerykańskich kontyngentu opowiedziało się 47% respondentów. 1/4 uważa ponadto, że powinien on opuścić Niemcy w całości. Tylko 28% ankietowanych uważało, że należy utrzymać aktualną liczebność kontyngentu. Bardzo mało. Przypomnijmy, że w ostatnich 7 latach rząd Niemiec przeznaczył blisko 243 miliony euro na wsparcie finansowe obecności amerykańskich żołnierzy, a więc panie Błaszczak, szykuj pan walizki z dolarami. Nie wiem jak wy, ale ja mam już dość tych smutnych historii, może więc czas na jakąś podnoszącą na duchu historię rodem z hollywoodzkich produkcji? O tym co prawda także już było na naszym drugim kanale Bądź na bieżąco ekstra, ale po pierwsze nie każdy go subskrybuje, a to błąd, który oczywiście możecie teraz naprawić, a po drugie seria na tamtym kanale to filmy 90-sekundowe, a tu będziemy mogli się wypowiedzieć o tej sprawie dużo szerzej, zwłaszcza że temat jest naprawdę ciekawy. Gigantyczny napis zauważyła załoga przelatującego w pobliżu wyspy Pikelot samolotu. Dzięki temu mężczyzn udało się uratować, informuje CNN. Przez niemal 3 dni z mężczyznami nie dało się skontaktować. Ich wezwanie o pomoc zauważyli dopiero amerykańscy i australijscy poszukiwacze, którzy dostrzegli stworzony na piasku napis SOS na wyspie Pikelot w archipelagu Mikronezji. Po ich odnalezieniu ustalono, że cała trójka wypłynęła 30 lipca 23-metrową łodzią z atolu Pulawat i chciała się kierować w stronę atolu Pulap, który był oddalony o 43 km. W pewnym momencie zaczęli zbaczać z kursu wskutek utraty paliwa. W akcji poszukiwawczej pomogli żołnierze z okrętu Canberra, którzy wracali do Australii po odbytych ćwiczeniach na Hawajach. Jestem dumny z reakcji i profesjonalizmu wszystkich na pokładzie, ponieważ wypełniamy nasz obowiązek przyczyniania się do bezpieczeństwa na morzu, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, mówił kapitan Terry Morrison, dowódca Canberry. Mężczyzn udało się odnaleźć 190 km od miejsca, z którego wyruszyli. Stan ich zdrowia był dobry. Załoga śmigłowca, który wylądował na bezludnej wyspie, dostarczyła im pożywienie i wodę. A wydawało się, że takie historie możemy obejrzeć tylko na naszych kilku, kilkunasto czy kilkudziesięciocalowych monitorach odpalając Netflixa. A tu proszę, wylądowanie na bezludnej wyspie może okazać się prawdą. No ale żeby takich przeżyć doświadczyć, musimy wyjechać na koniec świata, bo na naszych wyspach to nie ma nawet miejsca na postawienie stopy. Tak podobno wyglądało Władysławowo 1 sierpnia. Wracając jednak do pechowców z australijskiej wyspy, ciekawe jak wyglądała dalsza akcja ratunkowa. Z artykułu dowiedzieliśmy się, że zagubionym podczas owej akcji dostarczono wodę i jedzenie. Mamy rozumieć, że to by było na tyle? Może załodze, która utknęła na australijskim odludziu, tak się tam spodobało, że postanowili nie wracać. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy zrobilibyście w takim przypadku, jak wyglądałyby wasze pierwsze ruchy na takiej bezludnej wyspie, a także takie standardowe pytanie do każdego, komu się zadaje, jak przeprowadza się niestandardowy wywiad. Jaką książkę byście ze sobą zabrali? A teraz oczywiście drętwy suchar. Babciu, dlaczego masz takie duże oczy? Bo nie mam dzieci, a dzisiaj wnuk do mnie zadzwonił. Seniorzy, uważajcie. Tego drętwego skora podesłał nam Tomek Kiesz na naszej facebookowej grupie Podstawki Macieja Reaktywacja, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotą babcię. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego skora w wiadomości na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, całkowicie nowa grupa, bez skazy, nieskazitelna, jeszcze nie zdołaliście się jej pozbyć swoimi kontrowersyjnymi wpisami, ale wszystko oczywiście zależy od was, zatem wbijajcie do niej, zapraszam was bardzo serdecznie, tam możecie wysłać swoje suchary, ale również newsy i przemyślenia, no i pamiętajcie, że to właśnie tam będziemy dyskutować o dalszych losach śledztwa w Bejrucie, zatem zapraszam tam serdecznie.
faktycznie jak podeślecie jakieś fajne przemyślenia, fajne newsy, no to być może jutro o 18 znowu coś o tym wspomnimy. Tymczasem na koniec oczywiście zapraszam Was codziennie na ten kanał 6.30 i 18, ponieważ to właśnie w tych godzinach codziennie robimy dla Was materiały, a na koniec standardowo muzyka od jednego z Was. Link do niej macie na samym dole opisu, więc jak Wam się spodoba, napiszcie tam coś miłego w komentarzu. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. A co jeśli ten rok będzie moim ostatnim? Na co widzę na poduszeczkach Nike? Na co studia, na co furka, na co hajsik? Na cokolwiek wydam go, żeby się nie martwić. Na panny, palmy, dobry hajpi. Nie zamknięte sprawy, które wciąż nie dają nam żyć. Nie zamknę rozdział, którego bieg był marny. Gdzie nie układało się, ułożę układ, tak, yeah.